Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowieść o perfumach na lato bardzo upalne. Krótko mówiąc, perfumy na upał. Nie będzie to o perfumach na upał pustynny, czy na upał śródziemnomorski, pełen wilgotnego morskiego powietrza, ale to będzie o upale naszym polskim, takim żniwnym, okraszonym właśnie jakimś pyłem ze żniw, idącym z pól, bo taką mam właśnie obok siebie aurę od kilku dni i od kilku dni specjalnie dla Was postanowiłam przetestować 20 różnych perfum. Nad moją głową są dwie półki, takie już umiejscowione w najwyższym punkcie ekranu i to są właśnie te perfumy, które będę dzisiaj omawiała. Muszę Wam powiedzieć, wyszło kilka ciekawych rzeczy. Myślałam, że już o perfumach wiem tak dużo, że już mnie nic nie zdziwi, a parę rzeczy mnie zdziwiło. W związku z tym podzieliłam analizowane perfumy na trzy grupy. Rozczarowanie, i to jest właśnie to, co najbardziej mnie zaskoczyło, mianowicie to, jakie perfumy znalazły się w tej grupie. Grupa druga, pewniak. Tu mniej więcej wiedziałam, co się znajdzie i czego się mogę spodziewać. I grupa trzecia, bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Tu będą perfumy, które myślałam, że na opał się absolutnie nie nadają, a one się właśnie sprawdzają i to nieźle. Zacznę od tej grupy rozczarowującej, przy czym nie chciałabym być źle zrozumiana. Mam tutaj moje bluterki, przesuwam je. To nie są perfumy złe i to nie są perfumy same w sobie rozczarowujące, tylko to są perfumy, które są w zielonych flakonach albo zawierają jakieś zielone jądro, a mimo to w tym naszym upale się nie sprawdziły. I to będzie Eau de Campagne Sisley'a, wącham ją sobie, to jest flakon, który jest nad moją głową. Wydawałoby się perfumy, zielone nuty, liście bazylii, liście pomidora, a mimo to zielone nieprzyswajalne, przynajmniej dla mnie na ten upał. Podobnie ogród na Nilu, Un Jardin sur le Nil, Hermesa. Być może po prostu w powietrzu już jest za dużo tej zieloności i jeszcze w perfumach dawałoby efekt zbyt skumulowany. A chyba największe rozczarowanie, Carolina Herrera 212 On Ice. Zapach, który się bardzo podoba i często porywa, uwodzi samym flakonem, w przypadku upału i chociaż ma lód w nazwie, jakoś się nie sprawdził. Nie mam też wątpliwości co do perfum w zielonym flakonie, które są też nad moją głową teraz, takie kuliste zielone jabłko, wszyscy rozpoznają, Be Delicious, ale wersja Intense. Przez pierwszych kilka godzin wydawały się troszeczkę takie, jakby nie były sobą, ale teraz jakby wróciły do normy i znowu pachną świetnie. Ale spodziewałam się, że ten efekt będzie silniejszy, w związku z tym daję ją do tej grupy. No i teraz mi zostały dwa rodzaje perfum zawierające słowo woda, czyli O, OD. No i woda. Eau de Dior, woda Diora, to jest zapach, którego już z nami nie ma, ale ja mam flakon i tak troszeczkę z przekorą, z premedytacją, przetestowałam go dzisiaj, żeby nawet przypomnieć, że kiedyś takie perfumy z nami były. Wącham je i one są rzeczywiście chyba jednak na upał zbyt niedostosowane do tej temperatury, bo się rozwarstwiają, chociaż ewidentnie mają nuty owocowe w swoim składzie. Podobnie woda Dalego, czyli Eau de Dali. Świetny zapach, całkiem niedawno, kiedy było troszkę chłodniej, bardzo ładnie pachniał. Teraz jest z tym dużo gorzej. No i na koniec klasyczny szypr, który wydawałoby się, że będzie pachniał dobrze o każdej porze roku. Eau de Soir Sisley'a. No niestety pachnie jakimiś takimi nutami dymnymi, więc może jednak warto go zostawić na jesień. Ja omawiałam część tych perfum właśnie jesienią. I wtedy pachniały całkiem nieźle. No i teraz grupa pewniaków. Tutaj mam blotery, na których wącham od kilku dni. Pewniaki, czyli Cool Water. Można tylko tyle powiedzieć. Mega przebój, nieprzypadkowo. Coco Mademoiselle. Ostatnio dużo ludzi dyskutowało, na czym fenomen tego zapachu polega. No po prostu na tym, że ten zapach jest świetny i zimą, i latem, i wiosną, i jesienią. Perfekcyjne rzemiosło z dużą dozą artyzmu. Musiało dać taki efekt. To będzie zapach na wiele, wiele lat. Na razie jest może łatwo rozpoznawalny, ale już jest klasykiem.
Tu ciekawa rzecz, kolejny zapach Escada. Escada robi ostatnio, no ostatnio, od kilkunastu lat tak zwane one-shoty, czyli perfumy jednorazowe na lato najczęściej i one tam zawierają Rock in Rio na przykład i to jest właśnie ten zapach Escada Hippie, no takie typowo letnie. To jest taki klasyczny ulepek na bazie egzotycznych owoców, cukru, a mimo to nie irytuje latem. Mistrzostwo, no ale praktyka czyni mistrza i ileś tam lat robienia tych one-shotów letnich zaowocowało sukcesem. Perfumy Morgan, marki Morgan, Morgan de Tua, niezłe, niezłe jak na lato, zapach zniknął, chociaż moim zdaniem, gdyby tak analizować, nie wiem, czy nie był prekursorem chociażby dla XS Paco Rabanne, Black XS na bazie tych karmelowych owoców. No i Gucci Envy Me, bardzo ciekawy zapach. Muszę sprawdzić, czy on ciągle jest w sprzedaży, bo moim zdaniem jest to jeden z lepszych kompotów, czyli tak zwanych zapachów owocowych. No i ostatni z pewniaków, w grupie pewniaków jest ostatni, ale pierwszy jednocześnie zapach marki jubilerskiej Bułgarii. Marka jubilerska Bułgarii weszła na rynek perfum z zapachem woda perfumowana, intensywna, o parfumé, właściwie extrême. O TVR, czyli na bazie zielonej herbaty. Bardzo długa i skomplikowana nazwa i zapewne popełniłam wiele błędów językowych w trakcie jej przytaczania. Niemniej jednak zapach na bazie zielonej herbaty, woda kolońska, nie na bazie cytrusów, tylko zielonej herbaty. Ciekawa, oryginalna rzecz. Nieźle pachnie właśnie w takie upały. I teraz przejdziemy do perfum, do tej ostatniej grupy, totalne oczarowanie. Mianowicie są w tej grupie perfumy, które by się wydawały są dość wyraziste, bo tu będą i białe kwiaty, tu będą aldehydy, będą tutaj mocno owocowe nuty, nawet lekko otulające perfumy i nawet jeden orientalny i one wszystkie pachną świetnie latem. Począwszy od białych kwiatów właśnie Ralpha Laurena Glamour. I w tym zapachu jest odpowiedź, dlaczego niektóre perfumy latem pachną świetnie. Otóż moim zdaniem bardzo dobrym motywem do perfum letnich są nuty drzewne. Czyli jeśli weźmiemy białe kwiaty, wzbogacimy je nutami drzewnymi, to one będą przyswajalne także latem. I tu mamy właśnie zapach kolejny z tej linii Dream Tommy'ego Hilfigera. Wydawałoby się, że zapach będzie bardzo słodki, owocowy, może trudny do na dłuższą metę trudny do wytrzymania, a jednak pachnie świetnie za sprawą nut drzewnych. No i tu kolejna rzecz. Zapach, który ostatni raz wąchałam w grudniu. Spotkałam pewną panią, dyrektor, na korytarzu w szkole i ona pachniała tymi perfumami. Pomyślałam sobie, że to są perfumy na idealne na zimę. I wącham je znowu. One też pachną dobrze latem. I co to za perfumy? Christian Lacroix. Taki znany od wielu lat zapach, dziś nieprodukowany, we flakonie w kształcie muszelki, ale ciągle obecny, ponieważ Sun, Moon and Stars Karla Lagerfelda oraz Calvina Kleina Eternity to są bliźniaczo podobne zapachy, które na dodatek wyszły spod tego samego nosa, nosa Sophie Groisman. No, mistrzostwo, żeby tak połączyć te nuty, żeby pachniały dobrze i latem, i zimą. To będzie chyba, nie wiem, czy nie czy ten zapach nie zdetronizował już Trezora. Trezor był takim zapachem sztandarowym Sophie Groisman, ale Eternity chyba przebił go, bo jest ciągle w sprzedaży. No i właśnie z takim uniwersalnym zapachem, nie takim łatwo rozpoznawalnym. Kolejny drzewny zapach firmy, która robi same hity, czyli Estée Lauder. Sensous. No świetny na lato i na zimę. Rewelacyjny zapach. Dalej jestem przy koncernie Estée Lauder. Tym razem znowu perfumy DKNA, perfumy Pure i to jest ta wersja waniliowa, perfumy Pure na bazie wanilii. Ja mówiłam o nich i pisałam o nich kiedyś, chyba rok temu nawet, że to jest bardzo dobry zapach na lato, chociaż waniliowy, wanilia świeża. No i trzy ostatnie perfumy, które są dla mnie bardzo, bardzo dużym zaskoczeniem. Mianowicie Piątka. Też o tym pisałam. Piątka Chanel na bazie aldehydów. Wydawałoby się zapach, no trochę nie na dzisiejsze czasy, przynajmniej dla niektórych. Więc zwykle te zapachy takie wyraziste latem pachną, są mniej latem, mniej przyswajalne, pachną w taki sposób
no, przytłaczający. Otóż nie, nic bardziej mylnego. Właśnie kunszt autora. Teraz widać, że ten zapach świetnie się sprawdza także latem, piątka. Zapewne młode osoby, bardzo młode, które zaczynały swoją przygodę od zapachów owocowych, nie zgodzą się ze mną, no ale proszę, traktujcie moje opinie jako moje opinie. Przedostatni zapach, zapach orientalny. Wybrałam orientalny zapach tak dla przekory, żeby było też kilka słów o czymś, co jest orientalne, no i wybrałam zapach orientalny, ale szczególny, który ma nucie głowy, nuty zielone. Niektórzy mówią na to igiełki. Na spotkaniach autorskich czasem spotkałam się z tym określeniem, że proszę Pani, to nie są perfumy orientalne, ja tu czuję igiełki. To zapewne chodzi o te igiełki z odświeżacza, typu jakieś tam świerkowo, sosnowe akcenty. No niemniej jednak to nie są takie igiełki pospolite, bo jest to marka najwyższej próby, czyli Cartier. I teraz wracam, już przechodzimy na sam koniec do tego mojego największego oczarowania. Otóż jest zapach, którego tutaj nie ma na półce. Ja go tu trzymam w rękach, zaraz Wam go pokażę, który mnie bardzo rozczarował. Teraz już się nim wypsikałam całkowicie, bo chciałam się jeszcze na koniec przekonać, czy się aby nie mylę, jeśli chodzi o te jego walory związane z upałem polskim. I oczywiście ten zapach nadal świetnie pachnie, nie myliłam się. No to pokażę Wam teraz tego cudownego, to cudowne dzieło. Zapewne myślicie, że to jest coś wyjątkowego. Taran. Chanson do Cotiego. Słuchajcie, pieśń wody. Nawet ostatnio widziałam tą pieśń wody w jakiejś wysyłkowej, w jakimś wysyłkowym sklepie za 22 zł bez atomizera. Pachnie ładnie, bardzo kwiatowo, bardzo rasowo. I to jest właściwie ten zapach, od którego właściwie należałoby zacząć analizowanie zapachów na lato, bo to jest klasyczna woda kolońska, ale jednak unowocześniona, bardzo ukobiecona. Tu są cytrusy, ale są też ładne nuty, takie wzbogacające ten zapach, bo tu jest i mandarynka, i lawenda, czyli takie sztandarowe nuty związane z klasyczną wodą kolońską, ale jednak wzbogacona tymi nutami kobiecymi. Także brawo dla Chanson d'Or. Zapach, który jest z nami od 20 lat i ja tenże fizycznie flakon mam też 20 lat, więc nie dość, że całkiem dobrze się spisuje w lecie, to jeszcze do tego bardzo trwało. Nie wiem, jakie są Wasze obserwacje, jeśli chodzi o zapachy letnie. Mam nadzieję, że mieliście możliwość oceniania zapachów w różnych strefach klimatycznych. Na przykład wsiadaliście do samolotu w Polsce, lądowaliście gdzieś w Egipcie albo gdzieś bliżej w rejonie, powiedzmy, Morza Śródziemnego, no Egipt też leży, ale powiedzmy Włochy, no gdzieś, gdzie jest bliżej morza, może nie tak pustynny klimat i może mieliście możliwość porównać w stosunkowo krótkim czasie te same perfumy, czy zapach się zmieniał, to podzielcie się tą informacją, a ja Wam dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia i miłych wrażeń zapachowych. Pa, pa.